computer to read the day's newspaper. Well, it's not as far-fetched as it may seem. In fact, both local San Francisco papers are investing a lot of money to try and get a service just like that started. Science editor Steve Newman reports on one person already using the brand new system. Witajcie, witajcie. Pewnie zaskoczeni jesteście, że pojawił się na YouTubie ten kolejny odcinek. Przyznam szczerze, okoliczności nie są najciekawsze i wcale nie jest łatwo przygotować każdy kolejny odcinek, szczególnie w tej formule. Liczę zatem na wyrozumiałość, dzisiaj przede wszystkim na wyrozumiałość policji. O, i właśnie Bartosz chyba wyczuł temat i wiedział, komu podrzucić informację o tym artykule. Dzięki, Bartosz. Też mam nadzieję, że nie będzie tak źle. W każdym razie, jeżeli jesteśmy już przy Fundacji CourtWatch, której Bartosz jest prezesem, to zachęcam do przekazania swojego 1% z podatku właśnie na tę fundację. Można oczywiście też ją wesprzeć dowolnym datkiem. Szczegóły tutaj gdzieś na ekranie znajdziecie link do dedykowanej strony. Dlaczego warto wesprzeć? Moim zdaniem fundacja odwala kawał dobrej roboty. Monitorowanie sądów, szkolenie dziesiątek czy nawet setek wolontariuszy w całym kraju. Wielki szacunek. Cieszy mnie, że mam przyjemność jako agencja współpracować z fundacją. Tymczasem ja już się zbliżam do miejsca pierwszego spotkania. Dziś zaczynam od spotkania z Justyną Jakubczyk. Jeżeli ktoś nie kojarzy, to odsyłam do pierwszego odcinka. Miłego oglądania. No, i Justyna, jak widzicie, czeka już na mnie. Cześć. Przyniosłem ci zestaw. Proszę. No, dziękuję. Dobrze, że jesteś, bo słuchaj, moje się pokończyły. W sensie, nawet było tak, słuchaj, że musiałam dwa swoje zestawy oddać klientowi po warsztatach, bo się uparł. Czyli ogólnie sprawdzają się w praktyce. Dobra, my już na 38 piętrze. No, zapraszam. Ci, którzy byli na I Love Marketing, kojarzą Justynę na scenie w wygibasy różnego rodzaju. Mikroaktywności. Co to były ćwiczenia na... Mikroaktywności, na podbicie energii, wzmocnienie koncentracji i aktywne słuchanie. No, słuchaj, jak się siedzi cały dzień i co 18 minut prelekcja, to po dwóch godzinach już, kurczę, ciężko utrzymać skupienie. No dobra, to I Love Marketing. A w Aksie czym się zajmujesz? Moją główną rolą jest bycie dyrektorem do spraw sprzedaży. Ogarniam nowe partnerstwa biznesowe, ale oprócz tego tworzę też nowe produkty i usługi. No i właśnie na warsztatach też, słuchaj, z partnerami wykorzystujemy zestawy. Jak robimy na przykład, mieliśmy bardzo ciekawy case, mikroubezpieczenia na hulajnogi. I tam musieliśmy, wiesz, zaprojektować ścieżkę użytkownika, więc jednym z narzędzi, które użyliśmy, to po zdefiniowaniu person, to właśnie była, słuchaj, mapa. No dobra, to zanim przejdziemy do konkretów, ja pokażę wam jeszcze widoki, dosyć fajne. Pewnie z drona też zobaczycie te wszystkie wieżowce. Powiedz, obecna sytuacja i cały customer experience firmy, tak jak już mówiliśmy wcześniej, firmy nie zwalniają, te, które oczywiście rozsądnie podchodzą do całej tej sytuacji, tak? Czyli nie zwalniają tempa i wykorzystują ten przestój, ten wolny czas na to, żeby właśnie to doświadczenie klienta poprawić, tak? Też z punktu widzenia korporacji czy takich dużych firm to faktycznie ma miejsce, czy pracownicy wysłani zostali do domów i siedzą i zastanawiają się, czy jeszcze będą mieli do czego wrócić, czy i bieżączkę robią? Różnie, ale ja mam kontakt przede wszystkim z dużymi firmami, które no, oprócz tego, że już musiały zarządzić sytuacją obecną, to muszą też myśleć, co dalej i co z klientami przede wszystkim. Mhm. A to jest czas weryfikacji tak naprawdę, jak firmy podchodzą do doświadczenia klienta i jak dbają o niego w tym trudnym czasie. Więc jest kilka firm, z którymi ja współpracuję, które właśnie, nawet ostatnio dostałam jeden telefon od menadżera zarządzającego zespołem sprzedaży i marketingu, że chciał kupić mapę podróży, którą mu rekomendowałam na warsztatach i mówi, nie ma. Więc no, wtedy za telefon do ciebie mówię, Bartek, no jak to nie ma? No i tak, byłam zdziwiona, bo faktycznie część firm sięga
po produkty czy narzędzia, które pozwalają stworzyć na nowo te ścieżki czy mapy podróży i przewidzieć, jak klient będzie się zachowywał w tych nieprzewidywalnych czasach, co nie jest łatwe, a wszystkie dotychczasowe ścieżki klientów się zdezaktualizowały na ten właśnie moment. Zdezaktualizowały. Co do sprzedaży, to faktycznie my się troszkę nie przygotowaliśmy, bo nie spodziewaliśmy się, że w tym okresie mapa podróży będzie tym narzędziem, po które sięgną dyrektorzy marketingów czy biura obsługi klienta. Ale fajnie, no dzisiaj chyba pierwszy raz mam okazję pokazać to narzędzie we vlogu. Dobra, to pokażmy może, jak wygląda w środku ten zestaw. Si. Ja nie miałem jeszcze okazji we vlogu, tak szczerze mówiąc, pokazać tego narzędzia, a gdzieś tam o nim cały czas informuję. Czyli no. Co, mapa podróży klienta, dla tych, którzy nie wiedzą, to no co, mapowanie ścieżki tej podróży klienta, czyli jakie poszczególne punkty musi, czy przechodzi po kolei ten klient. Oczywiście możemy zmapować przeróżne ścieżki, tak? Albo całą podróż klienta, albo wybrane etapy tej podróży. No właśnie, i wiesz co, a propos etapów, bo ja będę chciała trochę zmodyfikować tą mapę pod kątem etapów, żeby na przykład mapa była w trzech egzemplarzach i żeby był etap przed sprzedażą, w trakcie i po, bo na tym jednym rzucie trochę nam jest za mało miejsca, bo one są zawsze rozbudowane. Nasz koncept był taki, żeby chociaż w tym pierwszym etapie nauczyć tych, którzy chcieliby taką podróż stworzyć i zaprojektować, tak? Tak, no i to jest ekstra, bo na pierwszy raz, jak ktoś ma z tym styczność, to wie po kolei, na co patrzeć, co sprawdzać i jakby gdzieś tutaj jest dołączona ta część związana z mapą empatii, nie? Co klient myśli, robi, czego oczekuje i tak dalej, więc to fajnie prowadzi przez proces. No właśnie. Natomiast, no słuchaj, punkty styku. Tak, to jest nasz ulubiony motyw i często przebieramy i wybieramy i ludzie proszą o to, żeby im to dać, a więc jakby to jest coś, co, nie wiem, słuchaj, może dwa zestawy punktów styku dorzucisz do pudełka, przemyśl to. Przemyślimy. Mówiłaś o tym, że trzeba przeprojektować mapę, tak? Bo dla tych, którzy też nie wiedzą, będziemy wspólnie z Justyną projektować Nowe narzędzie na bazie tego właśnie, tej mapy podróży klienta. Gdzie będziesz to chciała wykorzystywać? Wiesz co, no przede wszystkim na warsztatach Design Thinking w sprzedaży, bo robimy teraz nowe podejście do sprzedaży tak zwanej adaptacyjnej, czyli takiej, która jest w stanie na bieżąco dostosowywać się do okoliczności rynkowych i do zmieniających się nawyków i preferencji klientów. Więc to jest, to jakby abstrahując od aksy i warsztatów, które tu prowadzę, no to też w ramach mojej spółki Justfulness prowadzę warsztaty z różnymi partnerami z różnych branż, między innymi ostatnimi czasy z branży finansowej albo też zdrowotnej, także tam będziemy wykorzystywać. Okay. Chcę ci pokazać, wiesz, bo jak wypełniałam jedną mapę, to zobacz, było tyle rzeczy do wpisania, czasami na karteczkach przyklejamy, ale z drugiej strony, jak się zaczyna wypisywać to długopisem, to brakuje tego miejsca, nie? Więc dlatego będę chciała trochę nad tym popracować, żebyśmy to rozbili. Powiedz, bo tak, mówiłaś, że ci, którzy już mają w firmach zaprojektowane mapy podróży, będą musieli je przeprojektować. Dlaczego? Znaczy, ja znam odpowiedź na to pytanie, ale tak ciebie próbuję tu sprowokować, żeby wszyscy, którzy oglądają tego vloga, jeszcze nie mieli do czynienia z mapą podróży klienta, czy w ogóle z personami, żeby chociaż trochę mogli się dowiedzieć, na czym to polega. No ostatnio zadzwonił do mnie, nie mogę wymienić firmy, znajomy, który mówi, słuchaj, wszystko nam się przerzuca do digitalu. Więc ścieżki klienta, które były porobione z uwzględnieniem punktów styku, na przykład stacjonarnych, w trakcie wizyty klienta w placówce, no, totalnie straciły teraz znaczenie i trzeba na nowo zbudować tą jego ścieżkę, żeby go w ogóle poprowadzić w procesie, żeby on dotarł do kanałów online'owych i żeby mógł zrobić zakupy tam. Więc to jest totalna reorientacja po prostu okoliczności, nie? Do tego trzeba dostosować mapę, ścieżki. No właśnie, a często spotykasz się z takim stwierdzeniem, ja się spotykam, że to całe projektowanie mapy podróży, projektowanie person, to takie wyświechtane terminy marketingowe i jak to marketingowcy lubią wymyślać różne narzędzia, które fajnie prezentują się przed zarządem, ale w gruncie rzeczy nie dają konkretnych efektów, tak? Ja ci coś powiem. Przykład z warsztatów, bardzo fajny. Mamy nawiązaną współpracę z Komarchem. AXA Komarch. Sprzedajemy bransoletkę życia i to jest urządzenie dla seniorów, które się zakłada na rękę. I robiąc warsztaty właśnie kokreacji z klientami na miejscu i śledząc ich ścieżkę i różne punkty styku, to na przykład moment zapinania tej bransoletki był jednym z kluczowych punktów styku i okazało się, że osoby, które na przykład mają nie
niedowład jednej ręki, to mimo, że ta bransoletka powinna umożliwiać samodzielne zapięcie, była zaprojektowana tak, że niekoniecznie było to możliwe. Więc od razu ten jeden punkt styku, który okazał się tak wrażliwy, że mógł wpłynąć na to, że użytkownik nie korzysta z urządzenia, to już nam pokazało, że musimy coś przeprojektować w tym procesie, żeby wzmocnić może nie bezpośrednio sprzedaż, bo to jest moment już po sprzedaży, tak? Ale to doświadczenie użytkownika, bo jak kupi coś, a nie będzie mógł skorzystać, no to zupełnie bez sensu, tak? I to doświadczenie się zmienia na frustrację i rozczarowanie. Okej. W Aksie, tak zapytam, na co dzień analizujecie te potrzeby, punkty styku? W zależności od projektu. Wiesz, ja robię projekty, gdzie tworzymy od nowa produkty, więc ja jestem odpowiedzialna za stworzenie najpierw koncepcji, przebadanie tego przed wypuszczeniem na rynek. Natomiast wiem, że koleżanki z mojego zespołu wykorzystują mapę podróży, czyli jakby mapują ścieżki w trakcie trwających już procesów sprzedaż, chociażby ubezpieczeń komunikacyjnych, jak robiliśmy aplikację do zakupu ubezpieczeń komunikacyjnych online, no to tam to była konieczność i to był proces bardzo rozbudowany zresztą, nie? Też to Ci mogę, słuchaj, odprowadzając Cię, opowiedzieć jedną ciekawą inną historię z warsztatów, no gdzie właśnie przydało nam się zmapowanie ścieżki użytkownika, który korzysta z hulajnóg. Mieliśmy warsztaty z jedną firmą, która wynajmuje hulajnogi i z użytkownikami hulajnóg, hard userzy i light userzy. To może mnie oprowadzisz jeszcze po tym dużym biurze, tak? Pierwszy raz jestem w Aksie. No dobrze. Puste korytarze. Ale to słuchaj, może jakiś widok złapiemy w takim razie, to ja Cię zapraszam tutaj do sali. Zobacz, zamknięte okna były w tej naszej, ale tu jest uchylone. O. Pokażemy ten widok z tej strony, czy niekoniecznie? 38 piętro. No na co dzień można się skoncentrować, mając takie widoki? Wiesz co, ja mam biuro na 22, gdzie jest trochę, też widok imponujący, ale trochę mniej. I wtedy jak widzę zachodzące słońce i lecące samoloty, to jest mi się trudno skoncentrować na pracę, ale traktuję to jako moment przerwy, odświeżenie umysłu i tak, potem można wracać do pracy. Kolejnej. Justyna, jeszcze jakbyś powiedziała dwa słowa o stronie Justfulness, gdzie mamy Cię szukać? O mojej stronie? Tak. Na razie to tancerka w biznesie na LinkedInie, Justyna Jakubczyk, to jest główne miejsce w sieci, gdzie działam. Jest jedno miejsce, Bartek, odklej się od krzesła, www.odklejsieodkrzesła.pl, to jest moja akcja odklejania się od krzeseł, żeby aktywizować ciało i umysł, ciało do ruchu i umysł do lepszego jakościowego. Jaki myślenia. Masz feedback z tego? Odklejają się ludzie? No, dostaję codziennie wiadomości, na przykład z biurkami dostania, więc się odklejają od swojego krzesła i nie siedzą. Dostaję wiadomości, że słuchaj, to nie tylko jest kwestia odklejenia się od krzesła w fizycznym kontekście, ale też mentalnym, właśnie odklejenia się od schematów i działania, więc mega, jestem podjarana. No ale dobra, idę się przykleić do krzesła swojego biurowego, to działać ja dalej. Cześć. Do zobaczenia. Hej, miłego, do zobaczenia, pa. Michał już gotowy. Co dzisiaj? Jaka strefa? Cześć. Dzisiaj latamy w strefie CTR w 6 km. Mamy warunki od paszp, ale będziemy startować i patrzeć z góry na ten piękny. Czyli dzisiaj ta strefa, gdzie pozwolenie musieliśmy jednak dostać, tak? Dostaliśmy warunki. Znaczy tu już nie uzyskuje pozwolenia, otrzymuje się warunki od Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Zgłosiliśmy taki lot wcześniej, takie tutaj misje i dostaliśmy tutaj warunki. W tym przypadku akurat możemy latać do wysokości najwyższej przeszkody w promieniu 100 metrów od operatora, a jesteśmy, myślę, że troszeczkę mniej nawet, więc śmiało do wysokości tego budynku dzisiaj będziemy mogli sobie pozwolić. No dobra, to co, startujemy. Również tam. Tak. Jeżeli chodzi o latanie dronem w tym odcinku, to jeszcze nie koniec. Za chwilę z Michałem ponownie spotkam się w centrum. Tymczasem, jeśli są wśród Was restauratorzy, ewentualnie osoby, które
zajmują się komunikacją w restauracjach, mówię tutaj głównie o komunikacji na Facebooku, to mam dla Was coś, co powinno w tej kryzysowej sytuacji chociaż trochę pomóc. Co takiego? Odpalam WhatsAppa, dzwonię do Marty Panfil z agencji Fika Biznes, z którą mamy przyjemność współpracować. Fika Biznes opracowała i dosłownie kilkanaście godzin temu wypuściła świetny, darmowy poradnik dla gastronomii. Koniecznie musicie tam zajrzeć, a ja dzwonię właśnie do Marty. Cześć Marta, ja dzwonię w sprawie poradnika, jak zapewne się domyślasz. Tak, pewnie. Powiedz proszę, o jaki poradnik dokładnie chodzi, co zawiera ten poradnik, no i najistotniejsze, gdzie go można pobrać, dostać? Już Ci mówię. Wiesz co, my pracujemy z gastronomią. Ja od ponad 9 lat zajmuję się marketingiem w Cicktele Gastro. I teraz widzę, że restauracje są zupełnie, jakby nie mają zielonego pojęcia, co ze sobą zrobić, poza tym, że to jest trudny biznesowy czas dla nich. Część działa tylko na dowozy, część działa na wynosy, część w ogóle jest zamknięta. I zrobiliśmy taki spis, tam jest ponad 40 stron w darmowym e-booku, gdzie restauratorzy mogą sobie to po prostu pobrać z naszej strony fikabiznes.pl i mają mnóstwo pomysłów na to, jak się komunikować w tej chwili, w tych trudnych czasach. No właśnie, jak się komunikować? Myślisz, że ta komunikacja jest w ogóle potrzebna restauratorom? No bo ja widzę, że wiele restauracji niestety już na zawsze upadnie, już się raczej nie podniesie z tej całej sytuacji, prawda? No, to jest strasznie przykra sytuacja i niestety gastronomia jest jedną z branż, która najbardziej dostanie więc w tej chwili restauratorzy tak naprawdę grają o to, żeby budować sobie społeczność i budować kapitał na to, żeby jak otworzą tylko drzwi, żeby kolokwialnie stały kolejki ci, którzy będą chcieli podobnie skorzystać z ich wszystkich usług. Pamiętajmy o tym, że restauracja to jest produkt, który nie tylko zajmuje, to nie jest tylko i wyłącznie jedzenie. To jest atmosfera, obsługa i tak dalej, więc restauratorzy, nawet jeśli knajpa jest całkowicie zamknięta, jest mnóstwo różnych sposobów na to, żeby budować tą społeczność online i pokazywać, czym jest nasza restauracja, nawet nie używając zdjęć jedzenia, czy jakby mówiąc o smaku, ale w ogóle o atmosferze, która w danym lokalu jest. Także wiele restauracji zdecydowało się na to, żeby robić jednak dowozy i albo skorzystać z tych różnych konglomeratów typu Uber czy Pyszne, albo próbują robić to po swojemu. Tam w tym e-booku też jest mnóstwo pomysłów na to, jak można się komunikować, jak stricte i pod kątem technicznym, i pod kątem takim lifestyle'owym, jak pokazywać to jedzenie na wynos. A część restauracji jest całkiem zamknięta i to też jest moment na to, żeby budować społeczność online. No właśnie, jeden z naszych klientów, restauracja Natura w hotelu Saltik, ona kontynuuje tę komunikację i no, chociażby przygotowują kucharze przepisy dla swoich klientów, tak? Oczywiście nagrywają wideo. To jest jedno z dobrych rozwiązań, jak myślisz? Super, pewnie, że tak. Wideo, live, jeden z ulubionych pubów w Londynie co poniedziałek zawsze, od lat już, kiedy pamiętam, pewnie kilkudziesięciu, prowadzi pub quiz w poniedziałki i w tej chwili stawiają kamerkę i właściciel, który robił to zawsze w poniedziałek wieczorem, po prostu staje i na żywo na cały świat nadaje pub quiz. Można robić konkursy, można pokazywać, jak odtworzyć jakby klimat restauracji w domu pod tytułem, nie wiem, rzućcie poduszki na podłogę, stawcie jakieś malutkie świeczuszki, postawcie coś tam na stoliku, żeby pachniało ładnie, włączcie naszą playlistę na Spotify'u, to też jest super sposób. Kilka restauracji w Polsce już też widziałam, że z tego korzysta. Czyli stworzyli listę na Spotify'u, żeby można było odtworzyć klimat swojej restauracji. Także jak najbardziej polecam, bo to jest ten kapitał, który potem nam pomoże jakby przede wszystkim, żeby goście o nas nie zapomnieli, bo pamiętajmy, że tak jak ty i ja, w tej chwili ciężko nam określić, które restauracje przetrwają, to goście dokładnie będą w ten sposób też o tym myśleli, więc im częściej będziemy im się teraz przypominać, że jesteśmy, działamy, drzwi są zamknięte, ale wciąż coś tam się u nas dzieje, tym lepiej. No okej, rozumiem, że te wszystkie informacje znajdziemy w tym poradniku. Linki oczywiście do niego znajdziecie w opisie, czy zamieszczę w opisie do tego filmu. To co, czego Ci życzyć? Bo rozumiem, że tak jak wszyscy, no część z klientów straciliśmy, ale czego można życzyć agencji?
Wiesz co, żeby to potrwało jak najkrócej i żeby w sumie restauracje tylko się odbudowały, jakby stanęły mocniejsze i żeby ludzie, wiesz czego mi w życiu wiem, tego, żeby okazał się taki scenariusz, że jak tylko się skończy kwarantanna, to ludzie nie będą mogli usiedzieć na tyłkach i będą jak najszybciej chcieli wrócić do normalności i do restauracji, żeby się nikt tego nie bał. No dobra, no to tego sobie i tobie przede wszystkim życzę, także co, do zobaczenia. Do zobaczenia, być może dzięki. Już niedługo, na razie, pa pa. No hej, cześć. Michał, co? Kalibruje drona. Zaraz będziemy latać w samym centrum. To też strefa? Jak ta strefa się nazywa? No tutaj jesteśmy w tej samej strefie CTR 6 km. Też tu zgłosiliśmy wcześniej chęć wykonania takiej misji i właśnie już jesteśmy gotowi, żeby startować. Czyli Skyvibe gotowy do misji. Lecimy. Warszawa, tak, rewolucja. Z Michałem stwierdzamy jednoznacznie, że Warszawa jest po prostu pusta. Warszawiacy spisali się chyba na medal. Wszyscy siedzą w domach, ale to myślę, że to przez to, co w telewizji nadają, tak? Jednak ludzie są przerażeni. I dosłownie ujęcia z drona pustej Warszawy. Jeszcze czegoś takiego chyba ja nie widziałem, nie wiem jak to wygląda. Ty. Ja tak samo dzisiaj się zdziwiłem mocno, jak składałem drona w centrum Warszawy, a cisza jak na łące. Zobaczcie, pusto. Wszędzie tylko w takich skafandrach, w takich dziwnych, odblaskowych koszulkach. Jak ty to mówisz? Świetliki. Świetlików jest pełno. A my co? Idziemy dalej kręcić fajne ujęcia z drona. Mam nadzieję, że wam się podoba. Co prawda żaden z nas, żaden świetlik nie zaczepił nas. Rzadko się to zdarza, żeby w centrum ktoś, kto lata dronem, nie został skontrolowany przez policję. O dziwo, dzisiaj nam się udało bez...